Cześć wszystkim, z tej strony Wujek Max. Dzisiaj mam dla was prawdziwe mięso z TikToka, ponieważ już kolejny raz udało mi się uzyskać pod filmem ponad 1000 komentarzy. Pod jednym nawet było 3000 i chciałbym podzielić się z wami tym mięsem, czy po prostu tajemnicą, jak to mi się udało uzyskać. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani i chcecie mieć coraz więcej komentarzy pod waszymi filmami, to oglądajcie dalej. Linki do tych TikToków macie w opisie, a przy okazji, jeżeli wam ten film się podobał, to zalajkujcie. Więc pod filmem udało mi się uzyskać ponad 1000 czy 3000 komentarzy i powiem wam, że to było strasznie zaskakujące, ponieważ no nie są moje filmy jakieś takie super wiralowe, przeważnie daję tipy do TikToka. Zacząłem zastanawiać się, co można zrobić, żeby zainicjować troszkę większą konwersację pod moimi filmami, no i właśnie się udało. Zauważyłem pod jednym z filmów, że ktoś po prostu skomentował jakąś taką ładną emotikonkę, czy po prostu jakiś taki obraz i mówię, to było spoko, więc wykorzystam tę opcję, którą daje nam TikTok, czyli odpowiadanie na komentarze. Tak, więc odpowiedziałem na ten komentarz w postaci filmu. Nasi obserwatorzy i inni, którym pojawia się to dla ciebie, widzą, że czytamy te komentarze, a nie jesteśmy takimi gwiazdorami, olewamy to wszystko i tylko chcemy mieć wyświetlenia. Więc ja rzeczywiście czytam komentarze i niektóre są naprawdę ekstra. Drugą rzeczą jest wprowadzenie pętli. Czym jest pętla? Pętla jest czymś takim, że zaczynamy film jakąś tam gadką, kończymy ten film tak naprawdę na początku. Jeżeli nie jesteście pierwszy raz na TikToku, to wiecie, czym jest pętla. A jeżeli nie, to pętla jest czymś takim, co pozwala nam wykorzystywać tą możliwość, którą daje nam TikTok, czyli po skończeniu filmu ten TikTok znowu jest ponownie włączany, tak? Więc znowu go widzimy od początku. Więc najlepiej, żeby ta pętla miała sens, to trzeba skończyć go na początku, tak? Czyli tak naprawdę zaczynamy od końca i potem ten nasz koniec montujemy do początku naszego filmu, albo odwrotnie, w ten sposób wyjdzie nam piękna pętla. Oczywiście, jak robimy pętlę, robię w naszej szkole TikToka. Zapisy będą od grudnia, więc śledźcie mojego Instagrama, bo tam będę wszystkim obserwującym mówił, kiedy i jak można dołączyć do naszej szkoły TikToka. I trzecia rzecz, która jest istotna, żeby uzyskać taką ilość komentarzy, to po prostu call to action tak zwany, czyli wezwanie do działania. Po prostu powiedziałem im, komentujcie dalej, jesteście ekstra. I to jest prawda, bo cały czas czytam komentarze i no niektóre są takie kreatywne, niektóre są po prostu, pytają o niektóre zdania, więc mogę też jakoś się wypowiedzieć. Ludzie niektórzy są zaskoczeni, że odpowiadam, ale tak naprawdę no to jest normalne, tak? Tylko że jeżeli widzę, że coś pojawia się po raz 50 to samo, no to tak jakby nie odpowiadam. Natomiast jeżeli coś jest oryginalne, no to ma to moją uwagę. I to tyle, moi drodzy, więc to są te trzy tipy, które mam dla was, jak uzyskać ponad 3000 komentarzy pod naszymi TikTokami. Mam nadzieję, że to było użyteczne. Jeżeli tak, to zalajkuj jeszcze raz. Subskrypcję polecam, ale tylko jeżeli oglądacie wszystkie moje filmy, to wtedy ma to sens i algorytm poleca wam więcej tych filmów. Więc dzięki jeszcze raz i jeżeli macie jakieś pytanie do TikToka, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, chętnie wam pomogę. Jak widzicie w innych filmach, też te komentarze czytam i odpowiadam jak tylko się da, a jak nie, to po prostu w postaci filmów, więc naprawdę, naprawdę dziękuję wam za to, że jesteście. Trzymajcie się, powodzenia w waszych TikTokach, trzymam za was kciuki i na razie, cześć! Wow, ten komentarz naprawdę jest kreatywny i zasługuje na wyróżnienie. Widzę, że mamy tu wielbiciela szachów. Pozdrawiam was, komentujcie dalej. A przy okazji... Wow, ten komentarz naprawdę jest kreatywny i zasługuje na wyróżnienie. Widzę, że mamy tu wielbiciela szachów. Pozdrawiam was, komentujcie dalej. A przy okazji...